Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w kolejnym odcinku Infamous Second Son. Po raz kolejny będziemy się bawili za pomocą neonu, dymu i 15 tysięcy innych różnych rzeczy. Czy on mnie kurwa nie widzi? Czy on nie wie, co ja mu chcę zrobić? Jedziemy zatem z kolegami. Zobaczymy, jak bardzo mi się to uda. Kurwa, zapomniałem już, które ataki co robią. Jesus Christ, jakie lamerstwo. Tutaj kolega jakiś przebiegł obok mnie, czy mi się wydawało, czy to jakieś kurde randomy? Nie, tutaj większość to jest dilerzy narkotyków, muszą zostać zniszczeni. Bzium? Gdzieś tutaj kurde ktoś jeszcze do mnie strzela, ktoś kto kurde wygląda na to, że nie jest dealerem. Trafię ci w tą nogę? Trafiłem ci w tą nogę, a ty jesteś frajerem i w ogóle już się poddajesz. Ktoś mi w ogóle zaspoilerował z deczka, jakie będą kolejne moce, czy wy wiecie, czy nie, ja wam mówić nie będę. Znaczy jedna była domyślna, że to beton, no bo to jest kurde cały sens tej gry, żeby zdobyć te betonowe moce i pomóc naszemu plemieniu. Ale jest jeszcze jedna moc, która jest straszliwie śmieszna moim zdaniem i ciekawa, aczkolwiek nie będę wam zdradzał, co to jest, żebyście, powiedzmy, wy też może mieli jakąś zabawę. A zabawa odkrywając to razem ze mną, mimo iż ja już dokładnie wiem, co to będzie. Nawet widziałem kawałek gameplayu, bo włączyłem sobie przypadkiem stream Rocka. Przypadkiem jak przypadkiem i zobaczyłem, co tam się dzieje i... No i taka sytuacja. Nie wiem, po co ja tu wszedłem, po co ja to zacząłem oczyszczać, skoro i tak tej misji tutaj nie dam rady w tej chwili zrobić. No właśnie, jest 55% kontroli. Dlatego uwaga, zrobimy sobie teraz bardzo ciekawą rzecz, czyli pierdolniemy graffiti, ponieważ graffiti są strasznie fajną sprawą. Dlatego przytrzymujemy kontroler, strząśniemy sobie puszką, wyjmuję pada nad biurko. No i co? No, padzie, współpracuj, no właśnie. No i malujemy. Na, tak, zajebiste. Uwaga, zadawałem ostatnio na Facebooku pytanie, jak powinienem grać i które rzeczy powinienem robić na nagraniach, a które rzeczy powinienem robić poza nagraniem. Doszedłem do wniosku takiego. Odłamki będę zbierał po części poza nagraniem, a po części na nagraniu. Wszystkie misje poboczne będę robił na nagraniach i wszystkie punkty DUP, czy tam wszystkie punkty DUP także będę robił na nagraniach. I tak wynikło poniekąd z ankiety i z takiego... Panie dzieju! Kurwa, no to ja żem dużo pomalował tego graffiti, jedną trzecią, max, mniej. Tak wynikło z ankiety i tak w sumie, takie jest w sumie moim zdaniem najbardziej sensowne rozwiązanie. Wysineon, pięknie kolorki do mnie zlatują. No ale dobra, zabierzmy się może za coś sensownego, żeby się tutaj nie opierdalać za bardzo. Czy mam jakieś, kurde, odłamki? No trochę tych odłamków mam. Myślę, że mógłbym sobie coś zupgrade'ować, chociażby związanego z neonem. Ideałem to jeszcze nie jestem, ale fosforowy płomień. Przytrzymaj, żeby zebrać moc. Weźmy sobie to. Mogę znowu, jeszcze większy zapas fosforowych płomieni, ale mam tutaj ciekawsze rzeczy. Czyli na przykład spowolnienie czasu, kiedy przybliżam i rozszerzony bąbel. Będzie ciekawie, aż by się chciało, kurde, skombinować przeciwników, żeby to na nich wytestować. I może nawet będę miał okazję, jeżeli wbiegnę sobie tutaj. To są ci handlarze, kurwa, narkotyków? Nie, to są jakieś ziomusie normalne. Handlarze będą z tej strony, czy może na dachu? Nie? Co, kurwa, w środku? To mogą być ci handlarze, nie wykluczam takiej opcji. Nie, no nie ma tych narkotyków, nie wiem, gdzie oni są. Dobra, skupmy się na czymś ciekawszym. Myślę, że... Tego nie chciałem. Gdzie będzie misja główna? Gdzie w ogóle... Albo nie, albo może nie misję główną. Spróbujmy sobie trochę pooczyszczać ten teren. Na przykład wybierzmy się tutaj i załatwmy tą stację DUP, ponieważ jeżeli mam się tutaj swobodnie poruszać, to przydałoby się pooczyszczać te tereny, żeby móc jakoś tutaj prosperować bez non-stop uganiania się i bycia wkurwianym przez DUP. Minusem poruszania się za pomocą neonu jest właśnie to, że te przebieżki nie są tak samo fajne jak te przeskoki dymne. Dlatego sobie teraz może... No może wbieganie po ścianach to jest bardzo OP opcja, jeżeli chodzi o neon, ale jeżeli jesteśmy już na jakiejś wysokości, to wygodniej, powiedzmy, jest się poruszać za pomocą czego innego. Kurde, ile neonu tam jest do powysysania. Dobra, okej, może jednak wróćmy do tego neonu. Wyssijmy go stąd. No i obczajmy sobie, jakby było najlepiej przeszturmować tamten budynek, który się tutaj znajduje. Mogę co nieco porozpierdalać. Na pewno są tutaj kamery, które zadania mi nie ułatwią. Patrzcie, jakie piękne slow motion.
O, i właśnie to bardzo fajnie działa moim zdaniem. Ponieważ pozwala nam idealnie przycelować w naszego przeciwnika. Mamy też tutaj tak powoli odładowywujący się ten pasek. Tak, tam jakąś kolejną kamerę widzę. Teraz akurat za bardzo nie jest mi potrzebne, szczerze mówiąc, spowalnianie czasu. Może wręcz nawet troszeczkę przeszkadza. Tam ktoś jest i do mnie strzela. Weźcie się ode mnie, odczepcie, kurde. Ziomy. Trafiłem w tą nogę? Nie do końca. Kurde, strasznie krótkie jest to spowolnienie, ale... Jezus Maria, kto do mnie tak napierdala? Snajperzy jacyś, wiksy jakieś. Bum. A mogę w ogóle zrobić, szczerze mówiąc, tak. Czyli rozpierdolić im całą tą wieżę i będzie po problemie. A ja się tutaj tak pierdolę z nimi. Dobra, jest noga. I druga noga, piękne trafienie. Kurde, snajperstwo wręcz. To też mogę rozpierdolić. Widać jak gra leciutko haczy, kiedy się rozpierdala te wszystkie rzeczy, ale nic bardziej strasznego, da się przeczytać. Tutaj jest jakieś kurwa... Patrzcie na to gówno, mogę to zniszczyć? Mogę oczywiście. Wieżyczki, no dobra, na wieżyczki się jeszcze nie natknąłem, szczerze mówiąc. Tutaj mamy, widzę chyba jakiegoś przynajmniej jednego przykokszonego kolegę. Konfrontacja z nim może boleć. Konfrontacja z każdym może boleć, ale niekiedy rozpierdalam im grunt pod nogami. Pamiętam tą okolicę. Te tory kolejowe. Byłem tutaj? Nie byłem tutaj. No dobra, zastanówmy się, jakie tutaj podejście było najlepsze. Widzę tam paru kolegów, ale mam ogólnie tą moją bombę karmiczną i fajnie by było to wykorzystać, więc jedziemy! Dobra, okej. Gra spada w tej chwili do jakichś dobrych 10-15 klatek max. I ilu ja ich tutaj złapałem w moim zasięgu? Ponieważ wielu ich tutaj dookoła mnie nie widzę. Czy jest szansa, że ledwo kogo złapałem? Kurwa, nie. Właśnie złapałem zajebistą ilość tych przeciwników. Teraz strasznie tutaj też wszystko haczy, bo jest dookoła cała masa rzeczy rozjebana. Obezwładnij. Chodź tutaj, ziomuś. No. Obezwładnij pięknie. Jak to zero litości? Kurwa, zabiłem kogoś? Serio? To nie fajnie. Nie o to mi chodziło zdecydowanie. Boom. Jak to? No w nogę ci chcę. I go zabiłem. Znaczy nie wiem, czy zabiłem, ale zrobiłem mu kuku. Już? Wszyscy spokojnie? Dobrze, zresetowaliście mi kurde bombę karmiczną, chuje. Nie wiem jak ja któregoś z was w ogóle uderzyłem. Okej, napierdalajmy zatem naszym neonem, zniszczmy ten przekaźnik. Od razu sobie parę odłamków zbierzemy, które z niego wystrzelą. Mniemuśnie. Pikselizowały się te neony, które otaczają tutaj przeciwników przez chwilę. Tak, misje poboczne, misje tegez, tamtegez. Pozbierajmy odłamki, które są dookoła. Nie będę się tutaj, może też zmniejszaniem kontroli, czyli takimi pierdołami jak kamery, to nie będę się zajmował stricte na odcinkach, chyba że w końcu przejdę na jakąś taką metę, że dwa odcinki dziennie, przy czym jeden zawsze zrobienia tego, drugi zrobienia tamtego. To był schemat, który się sprawdza w prototypie, ale nie wiem, czy będzie to dość interesujące. Dym wyciągasz, kurwa, odłamek miałeś wyssać. Nie wiem, czy mi dadzą w ogóle. Luzik. Chcę ten bomber zobaczyć. O kurwa, Boże. Gdzie jest neon? Ja chcę neon wyssać. Najbliższy neon będzie... Trudno powiedzieć, chyba gdzieś tam u góry. Znowu ta elektronika Cola McGrafa. W ogóle jak oni musieli przekminić te wszystkie budynki, żeby na każdym tak naprawdę było dobre źródło i neonu, i dobre miejsce, żeby sobie przejść na przykład tym dymem do góry. Developing tego nie mógł być prosty, naprawdę No spoko, dobra. Każda taktyka dobra, nawet jeżeli kurwa przenikam przez dach. I jasna sprawa. Bzium. No budynku to tym nie zniszczyłem, ale jak to teraz... Je było całkiem ładnie. Tam jest jakiś ziomek, czy... Nie, po prostu wieżyczka była. Bzium! W nogę, jak to kurwa, nie trafiłem? Jakim cudem? Może cię wzbije w powietrze. Nie wzbiło, a szkoda. No kurde mol. Tępe chuje, chodźcie tutaj. Jebut! Chodź tutaj, mój mieczem świetnym cię pogłaskam i nie będziesz tak szalał. Przejrzałem na oczy. Dobrze. Spowolnienie się bardzo przydaje, kiedy się walczy z takimi pojedynczymi przeciwnikami, bo pozwala naprawdę fajnie przycelować. To są handlarze narkotyków, tak po prostu się tu bujają. Siema. Raz, dwa, trzy. I kurde. Tak wielu już tutaj ogarnąłem sobie w bardzo szybkim tempie.
I kolejnych dwóch, tutaj jeden. Tutaj, tak. Tu gdzieś leżał drugi, a nie, on wisi, przepraszam. W jaja! Oooo, damn! Dobra, narkotyki już zniszczone chyba. Naprawdę, sztywniusi się ten łańcuch robi i zaczynam jak mieczem świetnym machać. No true story. Kamery tutaj widzę jakieś. Kamer nie lubimy. Fajne jest to, że kiedy rozwalamy na przykład kamery, to możemy dzięki spowolnieniu czasu mieć więcej czasu na operowanie tym. Linie lotnicze origami. Dobra. Machamy i malujemy. Dlaczego? Bo akurat byłem obok. Teraz może nie będę trzymał pada w jednym ręku, bo wygodniej mi jest w dwie ręce jakby. Większe mam kontrolę nad tym, co robię. Co to kurwa będzie? Jakiś biegnący chłopiec to był? Nie jestem pewien. Widać niebieską kolorystykę ze względu na powiedzmy karmę, jaką wkładamy w te wszystkie grafajty. Tak, to jakiś biegnący chłopaczek jest. A może on przed czymś spierdala, to też jest opcja. No i wygląda fajnie, kurde, takie grafataje, to ja rozumiem. Może go ktoś, nie wiem, zapina od tyłu albo kopniaka mu w plecy daje, kto wie. Nie, rzuca papierem samolotowym. Kurwa, co? Samolotem papierowym, o, to będzie prawidłowa wersja tego wyrażenia. Bądź naszym przewodnikiem. Kurwa, stary, jesteś mistrzem. Tutaj mamy paru kolegów. Myślę, że to jest taki randomowy. O kurwa, zaatakowano cywila. No właśnie tego się obawiałem, nie byłem pewien. Myślałem, że cywili nie dam rady wznieść w powietrze tym granatem, ale najwyraźniej kurwa mogę robić co chcę, z kim chcę. I zresetował mi się licznik, bu. Przynajmniej odłamek rozjebałem. Dostępne ulepszenia 4. Dobra, nie ma co się opierdalać moim zdaniem. O chuj, wbiegłem na drzewo. Tego to się nawet nie spodziewałem. Tutaj widzę odłamuś gdzieś u góry. A że bardzo lubię biegać po budynkach, to od razu sobie wbiegnę. O! Nie chciałem neonu wysysać, ziom. Chciałem ten odłamek zebrać. Tutaj tylu kolegów się też zebrało dookoła. Jezus Maria, czy wy musicie mnie tak nienawidzić? Co ja wam kurwa zrobiłem? Nic. Boom! Transporter zniszczony, wieżyczka zniszczona. Dobra, wiecie co? Pierdolę was. No, kurde, przecież... O, przebiegłem po pociągu, no spoko. Dobra opcja. Ciśnijmy w stronę... Ty, jakiś nowy znacznik mi się pojawił, czekajcie. A wydawało mi się, że go gdzieś... Gdzie ja go widziałem? Taki znaczek jakby... Czekajcie, no jest tam. Skoro nie mogę go wynaleźć na mapie, to po prostu do niego podejdę. Tutaj widzę kolejnych przeciwników, mam do zabawy. Tutaj mamy też kolegę. W nogę ci chcę trafić, dobrze, już. Tutaj, patrzcie, co to jest za znaczek? Aha, to jest to przejmowanie kontroli? Czy może to jest znaczek, że już tu przejąłem kontrolę? A nie! Co to jest? Tajemnice Infamous. Wyrusz tropem zakrwawionych gołębi origami i odlokuj darmowe misje dodatkowe, aby zgłębić historię do Z. Wejdź na Infamous Paper Trail, aby wy... Aha, to jest ten cały Paper Trail, dobra. Wydawcy, w liście do mnie, Nie no, oni coś tam mówili o właśnie takim... O tym, że fabuła w Infamous rozciąga się także poza grę i właśnie poprzez tego Paper Traila, co okazuje się być właśnie tymi gołębiami origami, najwidoczniej stara się jakoś rozwinąć fabułę. Ale nie zastanawiajmy się nad rozwijaniem fabuły poprzez papierowe gołębie, tylko chodźmy na górę. Zbliżmy się do tego mostu, przy którym mieliśmy się zebrać. Pamiętam motyw bardzo podobnego mostu z poprzedniej części. Tam też się kurde wchodziło na niego i w różny sposób szło się rozprawić ze wszystkimi przeciwnikami, którzy się znajdowali. Tak więc obczajmy, co się będzie działo tutaj. Mam tam wejść, czy co? Chyba tak. Bzium, bzium, bzium. O Jezu, Jezu! O chuj, czemu oni strzelają? To jest granat... Granat dymny? Czy my sobie wystrzelimy ten... No. Tak, koledzy chyba nie są zbyt ogarnięci, jakie... To będzie cudne! O, jak przypierdoli. Damn, bush! I to jest stylowa. Automatyczne wieżyczki? To nie fair! Domyślam się, że automatyczną wieżyczkę mogę wychujać przechodząc obok niej.
No i oczywiście ją zniszczyć. To ich pięta achillesowa. Wiedziałam, że też. Często tak bywa, że tylna strona to pięta achillesowa. Cholera. O kurwa. Ajajaj, jak mnie napierdala. Może odpocznijmy chwileczkę. Zaraz się nimi zajmiemy. Może wejście do kibla by mi odnowiło życie na przykład. To by była dobra opcja. Tam chyba one są... Palą do mnie jak do kaczki! Kurwa. Nie mogę. Jak ja mam tu przejść, żeby kurde... O chuj, niemiło. Dobra, wait a fucking second. Jak ja mam je tutaj ominąć? Czy jest w ogóle jakieś boczne przejście? Czy może nie? Widzę, że jedna jest tutaj. Niczego nie nauczyła cię cholera. Moja przygoda, krokodyl! Chowaj się do cholery! No kurwa, chcę się chować, tylko laska... Czekaj, może dam radę przejść na przykład tędy? No właśnie, koledzy mnie tutaj całkiem napierdalają, to mi się nie podoba. Najlepiej nie wchodzić im w celownik. O Jezus Maria, jak one mocno strzelają. Dobra, to może tak. Dam radę to rozwalić takimi normalnymi... Dobra. I zrobić użytek z tych pojemników. No właśnie, chciałbym zrobić użytek z pojemników, tylko problem jest taki, że ja chciałbym na przykład to rozpierdolić. Nie mam nigdzie tutaj źródła... Dobra, okej, never mind. Może jednak mam źródło dymu tutaj. Pojebało mi się z tym, że... No dobra, never mind. Zniszczę tą wieżyczkę? Nie, kurwa, chyba jej nie zniszczę w taki lajtowy sposób. Dobra, czy jak ja tam przejdę, to się dam radę schować. Chyba tak. Dobra, schowałem się. Ona tutaj mnie nie dorwie, więc podejdziemy sobie do niej od tyłu i ją rozpierdolimy. Żeby już nam dała spokój. Z drugą zrobimy oczywiście to samo. Wszystkie kurwa gincie, bo was nienawidzę, dziękuję. W taki sposób mogę ją zniszczyć też, chociaż mam wrażenie, że jakieś lekkie obrażenia otrzymałem przez to. Jeja, co za przejście. Dym, chciałbym kurwa dym, bo mi się skończy jeszcze i będzie niemiło, jak mi się skończy, bo ja trochę za bardzo szaleję. Tam widzę helikopter, tak. No siema wieżyczko, widzę, że twoją słabą stroną jest twoja druga strona. Co za zajebista gra słów, kurwa, jestem niesamowity, nie? Do góry, pojemniki. Tam widzę przeciwników już. Jaki piękny headshot. Kolejny. Sweet. Okej. Okay. To jest przerwa. Ten samochód jest bezużyteczny, chyba że stanie się... Bum, proszę bardzo. Bum, nie ma was. Jak to kurwa, dalej stoi ta wieża? Jakim prawem? O, uchylił się. Jebany ninja. Dam radę to zniszczyć? Oczywiście kurwa, że dam radę to zniszczyć. Tylko czemu to też nie padło przy okazji? Bum. O kurwa. Dobra, to mi karmę trochę psuje. Zero litości najwyraźniej, nie mogę sobie tak tutaj się zabawiać. W końcu przestaliście się chować za swoimi zabawkami. O Jezus Maria, co oni tutaj odpierdalają? Obezwładniemy go. Ci sobie kurwa jakieś w ogóle tarcze kamienne, betonowe, przepraszam. Betonowe tarcze rozwijają. Obezwładnimy tego. I przydałoby się też właśnie jakoś tych kolegów obezwładnić. Z tym zrobimy tak, a ciebie może łańcuchem sklepiemy. Czemu nie? I obezwładnimy jeszcze. Nie doznasz zaszczytu bycia zniszczonym przeze mnie. Co się tutaj będzie działo? Nie wiem dlaczego, ale taki duży, otwarty teren to zawsze sprawia, że myślę o walce z bossem. O kurwa! Musi mieć chyba słabość do mostów, co? Więc mnie poznaje. No tak, tak. Miała mnie pani na widelcu parę tygodni temu i puściła wolno. Zmieniłeś się. Chodzi o ten dym? Tak, to nowość. Podobno znasz nowe sztuczki. Poszerzasz arsenał. Nie wiem skąd te informacje, ale jestem po prostu zwyczajnym chłopakiem. Sprawdźmy. Nie robi to na mnie wrażenia. Czy ona mi neon dała tak po prostu do zabawy? Czy może to są jakieś kurwa, nie wiem, turbo światła, które będą mnie osłabiać, czy... Co to w ogóle jest? Olbrzymi agent DOZ, tak? Zajebiście, to jest neon? Tak, poproszę neon.
Ona kurde na siłę mnie zmusza do czegoś takiego, żeby... Widzisz? Jakie to proste? O Jezus Maria, jak mnie napierdala. Myślałam, ale musiałam to zobaczyć na własne oczy. Ale chyba wiesz, że jesteś wyjątkowa. Trafiłem go! Super, raz go trafiłem, nie ma się czym chyba ekscytować. Tego dryblasa i porozmawiaj. No chciałem go kurwa trafić, ale nie wiem czy mi w ogóle gra pozwalała. Wykończ tego dryblasa, tak? Chcesz, żebym ci twojego gościa wykończył? Wydaje mi się, że muszę czekać, aż gościu się tym pierdolonym betonem nie będzie czaił. Może to coś da. O, to coś dało. Nie do końca sprawne, ale jakoś to mniej więcej myślę da się podziałać. Jezus Maria, co ty mi robisz, ziomuś? Bum, bum, bum. Oczywiście headshoty pewnie najskuteczniejsze. Gościu sobie znowu przyzywa jakieś różne rzeczy, którymi będzie we mnie rzucał. Taki jest oryginalny. Ale nie powiem. Moce betonowe wyglądają całkiem fajnie i potężnie po pierwsze. A. Jezus Maria, ma trochę mało życia. Czy ja umieram? Chyba umarłem. Nie, dobra, za bardzo dałem się klepać, szczerze mówiąc. Trochę sobie zolałem. O, tak jak teraz na przykład. Dobra, pobiegajmy może. Będzie to jakiś neon, wysimy neon, żeby chociażby życie odzyskać. Ten granat powinien coś kurwa zrobić, a nie za bardzo robi. Aleś ty duży, Boże, that's what she said. O rany, aleś ty duży. Dobra, duży agencie DOZ w takim razie. Hona Solo. Zdecydowanie gościu się broni tymi swoimi kamieniami, które tak zajebiście sobie wokół niego krążą. Chciałbym go naprawdę tym granatem trafić, bo on go obezwładnia lekko. On przez ziemię mu podróżują te pieprzone kamienie. Czy on sobie odzyskał życie, czy mi się wydaje? Czy on wcale go nie miał tak dużo? Nie wiem nawet. A, dobra. On się tym za bardzo chroni. Albo muszę mieć to spowolnienie czasu, żeby go trafiać. Albo co? Nie wiem. Jezu, czemu ja zaczynam tym atakować? To nie jest chyba najlepsza taktyka na tego ziomusia. Bum, bum, bum. O, i właśnie, kurde, te kamienie strasznie duży damage robią. Dlatego szybko sobie possę. Sanie przywraca mi życie. To jest ciekawa. Przekonam cię, żebyś sobie odpuścił. Dobra. Tak, będę go tutaj... O Jezus Maria. To też niefajna ilość damage'a. Zium. W głowę by fajnie było trafiać, ale oczywiście nie jest to takie proste jak brzmi. Nie. Jak zatupcam, on też we mnie rzuca. Dobra. O chuj, gdzieś ty się schował. Gdzie ty teraz się pojawisz? On mnie chciał uderzyć, nawet mnie kurwa uderzył. O, dobra, okej. Myślałem, że dam radę go chociaż przez chwilę grzmotnąć tak z łapy. Ale nie. Mogę tym częściej rzucać? Fajnie by było. O kurwa, nie. On właśnie... A, właśnie widziałem, że on coś z ziemi we mnie puścił. Ciekawe, czy ja też będę mógł być w takim OP-trybie, kiedy zyskam te betonowe moce. Nie wiem w ogóle, skoro naszym celem w grze jest tak naprawdę pokonanie Augustine, która tymi betonowymi mocami operuje. To co się stanie, jak my te moce zyskamy, z kim będziemy walczyć. Zapewne się pojawi jakiś nowy, główny antagonista w tej grze. Czyli wiecie, czarny charakter. Rzucaj się tymi kamieniami. No dobra, może nie. Dobra, trochę za bardzo cwaniacze. Muszę się chować za tymi głazami. Dobra. Mam teraz okazję trochę... Nie, o Jezus Maria. Weź, stary, mnie tak nie strzelaj. Spowolnienie czasu w tej chwili się okazuje po prostu zbawienne i bye bye. Chociaż? Nie, dobra, kolega pokonany. Dziwko! No dobra, może trochę skłamałem w kwestii neonu, ale... Zaoszczędzę nam czasu i powiem, po co tu jestem. Chciałbym pożyczyć odrobinę twojej mocy. Naprawdę miałabym ci oddać swoją moc? W sensie... Nie muszę od razu burzyć mostów, ale wystarczy, że powyciągam betonowe kolce z nóg moich przyjaciół, tak? Potem już nigdy mnie pani nie zobaczy, obiecuję. Chyba mam lepszy pomysł. Oho. No nie, serio, mnie w tym betonie zamknie, Jezus Maria. Dla mnie bezużyteczny, jak wrócisz do wioski. Może... Czemu ona taką z łatwością jest w stanie mnie złapać? Wiesz, chyba mam lepszy pomysł.
Ma rękawiczki, nie uda się. Delsin. Rozczarowujesz mnie. O nie! Co się kurwa dzieje? Oho! What the fuck? Co to kurwa miało znaczyć? O nie! Co to za jakiś wielki betonowy jebaka idzie? Może nie idzie, tylko leci? A nie, dobra, oni mnie gdzieś wiozą. To ja jestem chyba, bo słyszę delfina naszego. Odpadają ze mnie te kamienie. Betony, przepraszam. Co się dzieje? Nie no, to brzmi naprawdę albo jak, albo ktoś skrzydłami macha, albo ktoś mnie niesie. What the flaming fuck? Nie wiem, co się szczerze mówiąc teraz stało. Coś mnie gdzieś zaniosło. Tak, dziwna sprawa. Gdzie są te całe blokery sygnału? Myślę, że będą na budynkach. Wybierałem się tutaj. Czy to jest to drugie miasteczko? Chyba to jest to drugie miasteczko. Dobra, misja ukończona. Niestety trochę złego zrobiłem, ale to wszystko przez przypadek, żeby to czasem was nie zmyliło. Ja jestem zajebisty. To nie moja wina. Dobra. Poziom mistrz mam w tej chwili. Nie wiem, kiedy następny jest chyba ideał. I nie wiem, czy to nie jest maksymalny nawet, ale to się zobaczy dopiero. Błyskawiczne odnowienie. To sprawia, że jak się przesprintuje kawałek, to się momentalnie odnawia nasze spowolnienie czasu. I to fajnie musi działać. Może ja sobie włączę, kurde. Spowalnia upływ czasu na dłużej. No ale do tego nie mam odpowiedniej karmy. Fosforowy promień jest fajny. I szczerze mówiąc, większy zapas by się przydał. Może wyssi neon? Nie dam rady. Lepszego wyssania neonu nie koń. Przydałby się ten czwarty poziom karmy, niewątpliwie. Błyskawiczne odnowienie, czy może więcej fosforowych promieni? To jest dobre pytanie. A weźmy sobie fosforowe promienie. 6 będziemy teraz mieli. Co się stało? Dobra, to wyssimy neon w takim razie, skoro już tu jestem. I zapierdalamy dalej. Na górę budynku. Podejrzana sprawa, jak wbiegam na budynek, to mam kurwa nieskończoność. O Jezus Maria. Tutaj, no dobra, okej, śmieszna sprawa. Kolega mnie zamknął. Przydałoby się tutaj, nie wiem, no odzyskać na pewno trochę życia. To może nie wdawajmy się tam na razie w walkę i wracamy teraz. Z pierdolnięciem. Fajnie by było. Ten jest straszny skurwiel, patrzcie. Może go sklepmy tak po prostu. Dziwko proszę, jesteś uziemiony. No, może by mi się tak odładowało szybko to, dobrze. Gdzie jesteś? Nie, on teraz ma tą swoją tarczę kamienną, tarczę betonową, przepraszam. Przydałoby się ją rozwalić. Tego nie zniszczę moim promieniem, to nie jest zniszczalny obiekt. Już, no Jezus Maria, daj się złapać, stary, daj się złapać. To nie zaboli, obiecuję. Dobrze, dziękuję. Dziwko. To tutaj był ten jammer? Nie, to jest chyba... O, bzium. O Jezus Maria, nie, spadł z budynku, nie o to mi chodziło. Bzium. To powinno, no nawet nie tyle co powinno, to go dojebało i to ostro. Z tamtym kolegą się już żegnamy, chociaż nie. Trafiłem tylko w jedną nogę. O to jest kurwysy, no co sobie tam budujesz, jakieś blokersy. I pierdolnięcie! I cię nie ma. Dobrze. To jest ten wasz, kurde, przekaźnik frajerski? Tak, to był ich przekaźnik frajerski. Kolejny jest chyba tam. W sumie nawet nie muszę się tutaj... O, muszę wystać neon. Neonie jest. Jak to ładnie w ogóle wygląda, to mnie aż po prostu urzeka. To zniszczymy. I wszystkie... O, jakaś nowa misja karmiczna. Chodźmy sobie to obczaić, jestem ciekaw, co tu się dzieje. Jesteś nieziemski, stary! Uratowano podejrzanego. Ty kurwa do mnie zarywasz? W sumie to jako czarnuch masz pewne, powiedzmy, atrybuty, które mogą mnie zainteresować. Okej, okay, wejdźmy sobie na jakiś budynek. Widzę tam kolejny mój cel do zestrzelenia, czyli kolejne to coś, co blokuje sygnały. A że to jest, kurde, snajperstwo dalekiego zasięgu, to sobie to od razu zestrzelę. Wejdziemy sobie na japońskim stylu budyneczek.
na jego szczycie zakończymy odcinek. Tak więc ludzie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmu i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.